Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zaprezentuję program Palette 3D służący do kreślenia, a w zasadzie wstawiania modeli palet drewnianych. W oknie dialogowym programu mamy możliwość ustawienia wymiarów palety, długości i szerokości oraz przekroju poszczególnych jej elementów. W każdej chwili możemy wrócić do domyślnych ustawień. Jest to przydatna opcja, ponieważ program zapamiętuje ostatnio wprowadzone dane. Po ustaleniu naszych wymiarów klikamy OK. Program prosi nas o wskazanie punktu wstawienia modelu. Klikamy. Jak widać, program automatycznie wyrysowuje całą paletę według ustalonych przez nas wymiarów. Teraz jeszcze mamy możliwość przesunięcia i ulokowania palety w dowolnym miejscu. Jak widzimy, nasz model składa się ze standardowych obiektów AutoCAD-a, co jest wielką zaletą, ponieważ każdy z elementów możemy usuwać, przesuwać i dowolnie modyfikować według wszystkich narzędzi oferowanych przez program AutoCAD. Tutaj dla przykładu pokażę, jak na przykład wyciągniemy sobie górną powierzchnię tej deski o 100 jednostek. Jako drugi przykład pokażę rysowanie palety o innym wymiarze, na przykład 1000 na 1000 jednostek. Grubości deski 10, szerokość niech zostanie 90. Jak widzimy, program radzi sobie analogicznie i równie dobrze jak poprzednio.